Pewnego smutnego dnia, w trakcie bitwy między dwoma skłóconymi miastami, prężnie rozwijającym się Piltover i mrocznym podziemnym Zon, giną rodzice dwójki głównych bohaterek serialu, Vi oraz Spauder. Szczęściem w nieszczęściu dla sierot jest to, że jeden z wojowników podziemnego miasta, niejaki Vander, przygarnia je pod swoje skrzydła. Vi dość szybko dorasta i wchodzi w buty zaradnej złodziejki. Niestety tego samego nie można powiedzieć o jej młodszej, fajtłapowatej siostrze. Obecnie dziewczynki oraz ich przyjaciele, Milo i Clegor, dokonują w Piltover ogromnej kradzieży. W penthouse należącym do jakiegoś naukowca, Powder znajduje tajemnicze, niebieskie kryształy, które postanawia zabrać. Wówczas ktoś próbuje dostać się do mieszkania. Nasi włamywacze pakują manatki i uciekają, ale wtedy jeden z kryształów wypada Powder z kieszeni i powoduje masywną eksplozję. Wybuch przyciąga uwagę strażników, którzy ruszają w pościg za złodziejami. Ci dają radę się wymknąć i wrócić na swoje rejony, czyli do Zon. Niestety tam czeka na nich chłodne powitanie, zorganizowane przez grupkę obdartusów, którzy chcą odebrać im łup. Konfrontacja kończy się wyrzuceniem torby z fantami przez Powder, z czego reszta ekipy, jak nie trudno się domyślić, nie jest zadowolona. Jakby tego było mało, po powrocie do domu dzieciaki zgarniają ochrzan od Vandera. Wieść o napadzie rozeszła się jak stare baby po niedzielnej mszy, więc strażnicy z Piltover rozpoczęli już poszukiwania złodziei. Vander zaleca Vi i jej paczce na jakiś czas się ukryć, a sam idzie na spotkanie z Grayson, panią szeryf, z którą współpracuje, by utrzymać pokój między dwoma miastami. Kobieta żąda od niego wyjawienia imion młodocianych przestępców, lecz Vander pozostaje nieugięty i jedyną parą, jaką puszcza z ust, jest ta z jego fajki. Ponieważ ktoś musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności, Grayson aresztuje Jace'a Talisa, właściciela okradzionego i zniszczonego apartamentu, który za plecami Akademii dokonywał nieautoryzowanych eksperymentów. Ich celem było okiełznanie magii przez naukę, a Jace'owi miały w tym pomóc kryształy, które ukradła Powder. Młodzieniec opowiada o tym głowie Akademii, profesorowi Heimerdingerowi, który jest swego rodzaju tutejszą wersją mistrza Jody. Zarówno pod względem wyglądu, jak i pełnionej funkcji. Skrzat mówi Jace'owi, że igranie z nauką jest niebezpieczne, po czym nakazuje mu przeprosić Radę Miasta za swój nieformalny projekt, nie wspominając jednak o powiązaniach z magią. Jace nie słucha się profesora i na procesie wyjawia wszystko, co do najdrobniejszych szczegółów. Część radnych, dowiedziawszy się o zapędach chłopaka, domaga się wygnania go z Piltover, ale ostatecznie zostaje on tylko wydalony z Akademii. Wieczorem Jace'a odwiedza Victor, niepełnosprawny asystent Heimerdingera. Facet jako pierwszy dostrzegł potencjał młodego naukowca, dlatego oferuje mu możliwość kontynuowania badań i pomoc przy nich. Tymczasem w Zon sprawy ulegają pogorszeniu. Strażnicy coraz zacieklej węszą w poszukiwaniu czwórki dzieciaków, co nie podoba się mieszkańcom podziemia. Vi chce zorganizować powstanie przeciwko tak zwanym górniakom, jednak Vander nie zamierza dopuścić do kolejnego rozlewu krwi. Tak, to właśnie on stał na czele rebelii, w trakcie której zginęło wielu buntowników, w tym rodzice sióstr. By zapobiec rzezi, Vander daje się aresztować. Grayson z niechęcią zakuwa wspólnika, ale jej uprzedzenie nie trwa długo. Zostaje bowiem niespodziewanie zamordowana przez Silco, najbardziej szemranego ze wszystkich szemranych typów w Zon. Pan zbrodni wcześniej przekupił Markusa, jej zastępcę, aby ten wydał mu Vandera, co też się dzieje. Silco i Vander przed laty byli dla siebie jak bracia. Obaj walczyli za wolność Zon, jednak gdy metody pierwszego zaczęły przekraczać wszelkie granice, drugi musiał zrobić z nim porządek. Natomiast radna Melmedarda chce zrobić porządek z Jace'em i Victorem. Kobieta przyłapuje ich na włamaniu do budynku Akademii i pewnie udupiłaby obu panów, gdyby nie jej wiara w eksperyment z kryształami. Rezultat badań jest dla wszystkich sporym szokiem, ponieważ Jace i Victor opanowują moc świecidełek. Jakiś czas później, pomimo obiekcji Heimerdingera, Rada zatwierdza stosowanie Hextechu, bo taką nazwę otrzymują kryształki. Równocześnie, po poznaniu lokalizacji kryjówki Silco, Vi, Milo i Clegor ruszają odbić przyszywanego ojca. Powder pozostaje w kryjówce, ponieważ ta misja jest wyjątkowo niebezpieczna. Dziewczynka chce jednak za wszelką cenę pomóc, dlatego robi bombę ze skradzionych kryształków.
tym samym czasie Vi, Milo i Clegor odnajdują Vandera, wpadając tym samym w pułapkę Silco. Vi przy użyciu rękawic Vandera spuszcza pomocnikom z Walla solidny łomot, więc ten wyciąga z rękawa swoją tajną broń, serum o nazwie Shimmer lub w polskiej wersji Migot. Zazwyczaj używam w swoich skrótach polskich tłumaczeń, ale tym razem zostanę przy oryginalnej wersji. Jeden z najemników zażywa całą fiolkę substancji, przez co zamienia się w ogromnego, niepowstrzymanego potwora. Powder, która zakradła się do kryjówki Silco, widząc, że jej siostra nie daje sobie rady w starciu z przeciwnikiem, uruchamia swoją bombę. Sytuacja wymyka się spod kontroli, bowiem w wybuchu życie tracą Milo oraz Clegor. Vander przypadkowo zażywa Shimmer i ratuje Vi, ale płaci za to najwyższą cenę. Powder przybiega na miejsce masakry i chwali się siostrze swoim sukcesem, nie mając pojęcia, do czego doprowadziła. Vi wyżywa się na siostrze i porzuca ją na pastwę losu, którym w tym przypadku okazuje się Silco. Kiedy sobie to uświadamia, chce wrócić po Powder, ale wtedy zostaje uśpiona przez Markusa. Mija kilka lat. Przez ten czas Piltover dzięki Hextechowi stało się prawdziwą utopią, natomiast podziemie nigdy nie było gorszym miejscem niż obecnie. Jest ono bowiem w całości opanowane przez Shimmer, który Silco rozprowadza na masową skalę. Podczas jednego z przemytów transport zostaje zaatakowany przez ogniki, czyli grupę buntowników poruszających się na latających deskach. Ej, weźcie powiedzcie, gdzie takie kupić, kolega pyta. Ogniki próbują zniszczyć szmuglowany towar, ale nie mają pojęcia, że pilnuje go prawa ręka Silco, Powder, którą od tej pory nazywać będę Jinx. Porzucenie przez Vi odcisnęło na niej spore piętno, więc gdy jeden z ogników z wyglądu przypomina jej siostrę, wszystkie przykre wspomnienia do niej wracają. Korzystając z chwili nieuwagi, rebelianci podpalają ładunek i uciekają. Mimo spartaczenia roboty, Silco daje Jinx kolejną szansę. W zasadzie robi tak za każdym razem, ponieważ traktuje niebieskowłosą jak swoją córkę. Czyli w teorii to tak jak Polacy co 8 lat w wyborach. Jinx, by udowodnić przyszywanemu ojcu, że nie jest słaba, dokonuje w Piltover bombowego ataku, po czym wykrada nową, stabilniejszą wersję Hextechu. Prezentuje tatuśkowi świecący fant, z czego ten jest niezwykle zadowolony. Zadowolona nie jest za to rada Piltover. Miasto znajduje się teraz w ogromnym niebezpieczeństwie, a radni nie mają zielonego pojęcia, jak mu zaradzić. Nieoczekiwanie Mel Medarda proponuje włączenie w skład rady Jace'a, bo w końcu nikt nie zna się lepiej na Hextechu niż osoba, która opanowała jego moc. Mimo początkowej niechęci pozostałych członków rady, wniosek zostaje przegłosowany. Wkrótce świeżo upieczony radny rozpoczyna dochodzenie, które ma doprowadzić go do złodzieja. Swoje własne śledztwo rozpoczyna też niejaka Caitlin Kiraman. Dziewczyna pochodzi z wpływowego rodu Kiramanów i mieliśmy okazję poznać ją jeszcze przed przeskokiem. Była wówczas przyjaciółką Jace'a Talisa, ale po wydaleniu go z Akademii, matka Caitlin przestała popierać ich relacje. Natomiast obecnie kobieta nie popiera jej pracy w straży, więc po zamachu, w którym młoda Kiramanówna omal nie straciła życia, ugaduje się z szeryfem, którym co ciekawe jest wciąż przekupywany przez Silco Markus, i doprowadza do jej zwolnienia. Caitlin się jednak nie poddaje. Odwiedza więzienie, z którego wyciąga kogoś, kogo pomoc może znacząco ułatwić śledztwo. Tym kimś jest oczywiście Vi. Bohaterki schodzą razem do podziemia, gdzie odwiedzają jeden z burdeli. Podczas gdy Kate, udając pracownicę, zabawia się z jedną z klientek, Vi zgarnia od właścicielki informację o jednym z pułkowników Silco, która jest stałą klientką przybytku. Wypytuje też o swoją siostrę, ale burdelmamie nic o niej nie wiadomo. Vi zmierza przesłuchać wskazaną panią pułkownik o imieniu Sevika, a po drodze mija członków zespołu Imagine Dragons. Kolejny dowód zajebistości tego serialu. Różowo-włosa próbuje załatwić sprawę w jedyny dla niej słuszny sposób, ale Sevika szybko sprowadza ją do parteru. Najemniczka ma cybernetyczną rękę, dodatkowo wspomaganą Shimmerem, i Vi nie ma z nią za dużych szans. Dziewczyna pożegnałaby się z życiem, gdyby nie Caitlin, która zjawia się w idealnym momencie. Sevika wymyka się duetowi, a dziewczyny, wiedząc co je czeka, bezzwłocznie uciekają. Trafiają do najmroczniejszej części podziemia, gdzie roi się od narkomanów uzależnionych od Shimmeru. Zaczajają się w starym domu sióstr, lecz po jakimś czasie odnajduje je Silco. Vi i Caitlin wymykają się również jemu, a niedługo później odnajdują Jinx.
Po latach rozłąki dochodzi do pojednania sióstr, ale wszystko psuje się, gdy Jinx zauważa Kate. Zanim Vi zdąży cokolwiek wyjaśnić, zjawiają się ogniki i porywają ją oraz Kate. Ponadto zabierają Jinx ukradziony Hextech. W tak zwanym międzyczasie Silco, dowiedziawszy się o powrocie Vi, składa wizytę Markusowi. W wyszukany sposób grozi, że jeśli nie zajmie się nią oraz Caitlyn, coś złego stanie się jego córeczce. Zgodnie z zaleceniami Łotra, Markus podrzuca Jace'owi trop, według którego za wykradnięcie kryształu odpowiedzialne są ogniki. Jace ma teraz jednak ważniejsze sprawy na głowie. Po pierwsze, wdał się w sekretny romans z Mel Medardą, a po drugie, stan zdrowia Wiktora znacznie się pogorszył i mężczyźnie zostało już niewiele czasu. By choć trochę oddalić nieuniknione, razem z Talisem rozpoczyna badania nad kolejnym hextechowym wynalazkiem, heksrdzeniem, który powstał po połączeniu Hextechu z krwią Wiktora. Badania wkrótce odkrywa Heimerdinger. Skrzat już kiedyś miał nieprzyjemność widzieć potęgę Hexrdzeni, dlatego nakazuje młodym naukowcom zniszczyć ich rewolucyjne dzieło. Jace nie dość, że się temu sprzeciwia, to jeszcze na najbliższym posiedzeniu Rady przeforsowuje odesłanie Heimerdingera na emeryturę. Równocześnie w kryjówce ogników Vi ucina sobie pogawędkę z ich liderem, Echo. Chłopak jest jej dawnym przyjacielem i co ciekawe, to właśnie on przed laty przekazał jej informację o penthouse'ie Jace'a Talisa. Vi wyjaśnia znajomemu całą sytuację, a ten zgadza się pomóc jej oraz Caitlyn w powrocie do Piltover i zwróceniu skradzionego kryształu Jace'owi. Trójka bohaterów bez straty chwili wyrusza na most łączący miasta, lecz Vi nieoczekiwanie postanawia wrócić po Jinx i odłącza się od przyjaciół. Kate i Echo kontynuują podróż, dopóki nie natrafiają na blokadę strażników dowodzonych przez Markusa. Skorumpowany szeryf pakuje kulkę w Echo, po czym odbiera mu kryształ. Zaniepokojona usłyszeniem wystrzału Vi się zawraca, a za nią podąża rój mechanicznych świetlików, które okazują się być bombami Jinx. W wyniku wybuchu Markus traci życie, a Caitlyn zostaje ranna. Vi zabiera Kira Manówną oraz kryształ do górnego miasta, a w tym czasie Echo powstrzymuje Jinx. Wtedy niebieskowłosa detonuje kolejną bombę. Wkrótce po tym na miejscu zjawia się Silco. Znajduje swoją podopieczną w ciężkim stanie, ale za to z Hextechem, który jakimś cudem ukradła siostrze. Złoczyńca zabiera Jinx do znajomego alchemika i twórcy Shimmeru o imieniu Syncht, by poskładał ją do kupy. Doktorek wdraża dziewczynie leczenie Shimmerem, co stawia ją na nogi, ale przy tym jeszcze bardziej pogrąża w szaleństwie. A skoro jesteśmy przy kuracji Shimmerem, to warto nadmienić, że korzysta z niej także Wiktor. Ten jeszcze za dzieciaka współpracował z Synchtem nad utrzymaniem przy życiu rzadkiej mutacji stworzonka o imieniu Rio. Wiktor w pewnym momencie uznał metody partnera za niehumanitarne i wypisał się z tego przedsięwzięcia, ale teraz zrozumiał ideę Synchta. Połączenie Shimmeru i mocy Hexrdzenia okazuje się jednak nie być najlepszym pomysłem. Co prawda Wiktor wyleczył swoją nogę, ale próba uzdrowienia reszty ciała nie poszła już tak dobrze. Asystentka Wiktora, podkochująca się w nim, próbowała uratować swojego przełożonego, co przypłaciła życiem. Dopiero po tym incydencie Wiktor zrozumiał obawy Heimerdingera. A skoro o Heimerdingerze mowa, to ten po odesłaniu na emeryturę zszedł do Zon, by zapoznać się z panującą tam sytuacją. Stan podziemia przeraża profesora, więc ten postanawia pomóc kilku potrzebującym. Szybko jednak zderza się ze ścianą, bowiem dolniacy wcale nie chcą jego pomocy. Załamany tuła się więc bez celu, aż natrafia na rannego Echo, z którym udaje się do kryjówki ogników. Tymczasem Vi i Caitlyn docierają do posiadłości Kiramanów, po drodze orientując się, że nie mają kryształu. Ku zaskoczeniu obu pań, Lady Kiraman, będąca radną, załatwia im audiencję przed Radą Piltover. Para wyjawia wszystkie informacje na temat Silco i Jinx, a Jace, słysząc to, chce przypuścić zmasowany atak na Zon. Na szczęście reszta radnych, na czele z Mel, odciąga go od tego pomysłu. Mel doskonale wie, że wojna powinna być środkiem ostatecznym, bowiem pochodzi z Noxusu, imperium, którego wodzem jest jej matka, Ambressa.
Wojowniczka, której sylwetki może pozazdrościć niejeden polski freakfighter, w międzyczasie przybyła do Piltover, by powiadomić wygnaną córkę o śmierci jej brata i położyć swoje umięśnione łapska na broni z Hextechu. Ani Mel, ani Jace nie zamierzają oczywiście na to pozwolić. Ten drugi znów ma zresztą ważniejsze sprawy. Wbrew woli Rady razem z Vi schodzi do podziemia, gdzie przy użyciu hextechowych broni rozprawiają się z całym szwadronem ludzi Silco. Vi tłucze przeciwników przerośniętymi rękawicami, a Jace młotem mogącym zamienić się w zajebiste, laserowe działo. Przestaje być jednak zajebiście, kiedy Jace niechcący zabija bezbronnego dzieciaka. It was at this moment that he knew. He fucked up. Po tym wydarzeniu Talis, tak samo jak jego partner, uświadamia sobie, że Heimerdinger miał rację. Aby zawrzeć pokój między zwaśnionymi miastami, Jace spotyka się z Silco. Oferuje mu dokładnie to, do czego ten od dawna dąży, czyli niepodległość narodu Zon. W zamian żąda wyłącznie jednego, wydania Jinx i skradzionego kryształu. Niebieskowłosa dowiaduje się o umowie i tak samo jak przed laty czuje się zdradzona. W celu zakończenia całego szaleństwa porywa Vi, Silco oraz Caitlyn i inicjuje ostateczną konfrontację. Chce, by jej siostra zabiła swoją ukochaną, czym udowodni miłość do niej, lecz Vi nie potrafi tego zrobić. Zarówno ona, jak i Silco próbują przeciągnąć Jinx na swoją stronę, ale ten drugi popełnia ogromny błąd. Dobywa pistoletu i próbuje zabić Vi, przez co niestabilna Jinx dziurawi go jak sito. Silco wyjawia swojej przyszywanej córce, że nigdy nie wydałby jej górniakom, po czym dokonuje żywota. W swojej ostatniej chwili dał jej wystarczająco dużo wsparcia, by ta ostatecznie wybrała Jinx ponad Powder. Psychopatka dokańcza swoją broń, bazukę zasilaną skradzionym kryształem, a następnie posyła rakietę prosto w okno sali, w której obraduje Rada Piltover. Ja wiem, że się zmienisz. Wybaczę ci robienie tych wszystkich złych rzeczy. Naprawdę, tylko odpisz, proszę.